10 lat Golgoty Młodych to jest po prostu historia, która mi się nie mieści w głowie. Siedzę sobie teraz tutaj, jest piękne słońce, piękna pogoda, mnóstwo ludzi. Cieszę się widokiem tego wszystkiego. I te 10 lat to jest po prostu coś bardzo, bardzo dla mnie pięknego i mam nadzieję, że to potrwa jeszcze dopóki będę żył w zakonie i umrę w habicie, to właśnie, to mógłbym umrzeć na Golgocie w habicie. To by było, myślę, fajne. Jak będę miał 80 parę lat, to już będzie 90. No, pomyliłem się w obliczeniach, ale tak to widzę, że to jest po prostu miejsce, które musi być koniecznie, żeby Pan Bóg mógł działać w naszym życiu, w życiu braci i w życiu wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają. To jest właśnie dla mnie te 10 lat Golgoty Młodych. To, że jest to na 10. raz, to jest znak dla mnie błogosławieństwa, że Pan Bóg chce, żebyśmy dalej to robili.